Nazywam się Jadwiga Krok, Zespół Strzegomianki, mieszkam w Strzegomianach od 10 roku. Moi rodzice pochodzą z Bukowiny rumuńskiej, gdzie osiedlili się najpierw w Zielonogórskim, a później w latach 50. przywędrowali do Strzegomian i do tej pory tam mieszkamy. Pierwszy zespół powstał w roku 1980. A teraz działamy od nowa od 5 lat. Znaczy, my mamy repertuar czadecki, bukowiński. Śpiewamy trochę gwarowo, nie stronimy od naszych tutaj polskich ludowych pieśni. Anna. Mieszkam w Strzegomianach. Moi rodzice tak samo pochodzą z Bukowiny, z Rumunii. Tak samo byli w Zielonej Górze, przyjechali potem tutaj do Strzegomian. No i moja mama też występowała w zespole. A uczestniczymy w różnych imprezach i śpiewamy, tak jak mówię, no różne piosenki śpiewamy, które nam się podobają, to wszystko śpiewamy. Stroje pochodzą z Bukowiny. Kto je uszył? Moja prababcia. Uszyła wam te stroje, tak? To jest, przepraszam, że ja przerwałam. To jest koszula mojej mamy, tak, w tej chwili. Moja mama ma 100 lat, skończyła 17 kwietnia i to jest jej strój, w którym brała ślub. Tak. I ta koszula, bo to tak się nazywała koszula, do dzisiaj przetrwała, my ją tak trzymamy jak relikwie. A pani? Mój strój to też pochodzi już tutaj, to jest nowy strój, stąd pochodzi, moja mama mi wyszywała, to nazywają plecka, to się nazywa, to są koraliki oryginalne i to jest bardzo taka mozolna praca, trzeba to umieć, prawda? No moja mama też należała, bardzo to kochała i tak zaraziła mnie po prostu. I właśnie to...